Jestem niebywale wzruszona i to z kilku powodów. Po pierwsze, zaczęliśmy po 14 miesiącach przerwy życie w teatrze z publicznością, może jeszcze nie do końca pełną salą, bo mamy obowiązek połowy zapełnienia, ale jednak z publicznością. Obecność publiczności na takich przedstawieniach jak nasze Lepiej Już Było, to jest jak powietrze do oddychania. Nie bez kozery teatr wybrał ten tekst i my wszyscy pracę nad tą sztuką, bo jest bardzo dobrze napisana po prostu. Jest o ludziach zwykłych, jest i zabawna, i mądra, bo ja myślę, że każdy sobie coś tam znajdzie dla siebie, bo emeryci pocieszą się trochę, że jest jakaś taka babcia rabuś, która broni ich praw i o nich walczy, że są zakochani na scenie. Wszystkiego po trochu i bardzo dowcipnie ułożony dialog, więc wszystko to sprawia, że naprawdę ludzie chodzą na to bez żadnego oszukiwania. Mamy naprawdę komplety. Więc opowiastka jest dosyć taka banalna rzeczywiście. Bardzo zwykła, ale okazuje się, że to jest bardzo potrzebne ludziom. Są pomęczeni, wszystkim są pomęczeni i tą pandemią, i tym, że musieli siedzieć w domu tak długo. I jeszcze ludzie nas kochają, odwiedzają. To bardzo ważne. To jest dla mnie wielki dzień, dlatego że na scenie mówię, że mam 80 lat i rzeczywiście mam 80 lat, a 60 lat mego życia spędziłam w tym teatrze. Ja jestem monogamiczna, nie tylko w związku, ale także po prostu w wierności teatrowi. No, a teraz udam się do domu na zasłużony odpoczynek.